Przechodzimy teraz do drugiej części koncertu, w którym usłyszą Państwo trzy części z cyklu Sechstücke Józefa Reinbachera. Sechstücke opus 150 to cykl sześciu utworów na skrzypce i organy, skomponowany w 1882 roku. Każdy z utworów z cyklu ukazuje różnorodne techniki i style muzyczne, od dramatycznej uwertury poprzez energiczną żig, po intelektualną fugę. Cykl ten demonstruje zarówno wirtuozerię, jak i liryczność instrumentów, łącząc bogate harmonie organów z ekspresyjnymi melodiami skrzypiec. Jest to ważne dzieło w repertuarze muzyki kameralnej, cenione za swoją różnorodność i głębię muzyczną. Utwór Temat z wariacjami, który usłyszą Państwo jako pierwszy, otworzy naszą drugą część koncertu. Jest on jednym z najważniejszych punktów cyklu. Temat jest prostą, lecz piękną melodią, która stanowi fundament dla późniejszych wariacji eksponujących techniczne umiejętności wykonawcy. Następną częścią, którą usłyszymy, będzie żig. Żig to stylizowany taniec wywodzący się z barokowej tradycji muzycznej. Jest to szybki, rytmiczny taniec o skocznych i radosnych melodiach, który często zamykał większe cykle taneczne w muzyce barokowej. Utwór ten jest utrzymany w formie typowej dla żig, z wyraźnymi, rytmicznymi akcentami i szybkim tempem. Ma charakterystyczne metrum 6 ósmych lub 12 ósmych, co nadaje mu pulsujący, żywiołowy rytm. Ostatnim utworem z cyklu, który dzisiaj usłyszymy, będzie uwertura i fuga. Uwertura wprowadza słuchaczy w nastrój oraz stylistykę całego cyklu. Jest to dynamiczny i majestatyczny utwór, który ma na celu zaintrygowanie i przyciągnięcie uwagi. Skrzypce pełnią rolę prowadzącego instrumentu, wprowadzając główny temat, który jest bogaty i ekspresyjny. Organy natomiast dostarczają harmonicznego wsparcia, tworząc bogate tło dźwiękowe. Fuga, będąca jedną z najbardziej złożonych form muzycznych, opiera się na kontrapunkcie. Mimo swojej kompaktowej formy, fugetta wprowadza wszystkie podstawowe cechy pełnej fugi, z wieloma imitacjami tematu i złożoną strukturą. Skrzypce wprowadzają główny temat fugi, który jest następnie rozwijany przez organy. Temat jest krótki, ale bogaty harmonicznie, a rozwój tematu wymaga precyzji i umiejętności technicznych od wykonawców. Fuga stanowi kulminację techniczną i intelektualną cyklu. Jest to utwór, który pokazuje mistrzostwo Reinbachera w utworzeniu złożonych, kontrapunktycznych struktur i daje satysfakcję zarówno wykonawcom, jak i słuchaczom. Zapraszam serdecznie Państwa na drugą część koncertu.